Pożywiajcie! Ja, Wally, podejmuję dziś niezwykłe wyzwanie. Lodowaty skok polarnego niedźwiedzia. Udowodnię wybrance mojego serca, że ja jest mężczyzną dla niej. Nie wypowiem jej imienia, dopóki nie powrócę w chwale. Powiedzcie ludziom o tym, co tu widzieliście. Co z nim jest nie tak? Chcę zrobić wrażenie na dziewczynie. Niezły ubaw. Jeden mały krok do lodowatej wody, a gigantyczny krok do serca pięknej dziewczyny! Rozgadnę się! Andra! Jaki fantastyczny dzień! Widziałyście wtedy Wally'ego? To był najkrótszy skok polarnego niedźwiedzia! Wszyscy to widzieli. Ale i tak nieźle, bo większość ludzi nie zdobyłaby się nawet i na to. To prawda. Szacun dla niego za to, że próbował. Do tego trzeba się przygotować. Bardzo ważna jest kondycja, ale i strategia. Mia ma rację. Strategia to podstawa. O tym nie pomyślałem. Dobra. Powszechnie wiadomo, że chłodna woda jest bardziej odświeżająca niż ciepła. Będę zmniejszał temperaturę wody w basenie o 0,5 stopnia codziennie. Przygotuję się do skoku niedźwiedzia polarnego, żeby zaskoczyć Andrę! Ja mam odświeżający pomysł. Kto mi pomoże ochłodzić wodę w basenie, żeby ludzie czuli się w nim bardziej rzeźcy? Ja! Dobra. Świetnie! A macie już jakieś pomysły na imprezę basenową w tym tygodniu? Jeszcze nad tym pracujemy, ale nie martw się, coś wymyślimy. Tym razem chciałabym, żeby to było coś czadowego. Zorganizujemy coś, co jest zupełnie niezwykłe. Będę wam wdzięczna za pomoc. Teraz nie mamy czasu, bo musimy iść do cioci Sofii. Możemy spotkać się tu jutro wcześnie rano i opracować koncepcję. Nie ma Okej, jestem za. Dobra. Pora rozpocząć akcję Niedźwiedź Polarny. No tak, zapomniałam zmniejszyć temperaturę. Odświeżająca woda robi się. Dobrze, że pamiętałam o zmniejszeniu temperatury. Woda miała być chłodniejsza. Odrobinę przykręcę. Jenny, ale jestem odważny. Zmniejszę temperaturę. Jeszcze o jakieś 3/4 stopnia. Wiem, że Andrea będzie pod wrażeniem. Dlaczego basen zamarzł? Ja przykręciłam tylko troszeczkę. Przykręciłaś? Ja również. Ja też. I jeszcze ja. Termostat został nastawiony na lodowisko. Szkoda, że nie przyniosłam łyżew zamiast okularów do pływania. Mia, jesteś genialna! To jest to! Zamiast imprezy w basenie zrobimy... Imprezę na zimno! To nasza najlepsza impreza tematyczna. Dobra, jeszcze o 0,5 stopnia zimniej. Pierwszy krok do wody to pierwszy krok do serca mojej pięknej Andrei. Dziewczyny, gratuluję wam! To jest najlepsza impreza na basenie, jaką mieliśmy. A skok polarnego niedźwiedzia? To było genialne! To był świetny skok, Wally. Jestem pod dużym wrażeniem. Fajnie.